Właśnie zakończył się protest przeciwko cenzurze, którą wprowadza w polskiej przestrzeni informacyjnej Facebook. Widzę na twoim ramieniu falangę. Ja w tej chwili jestem na 30 dni zbanowany właśnie za symbol falangi, który znaleziono na zdjęciu sprzed 2,5 roku na moim fanpage'u. Powiedz, jaki był cel tego protestu i jakie zamierzacie podjąć dalsze kroki, bo wiem, że jest chyba obiecana jakaś rozmowa z przedstawicielami Facebooka. Tak, Facebook traktuje jak na kolejne narody, kolejne państwa, w których rozpoczyna swoją działalność, jako swego rodzaju kolonie, a obywateli jako takich kolonialców, których trzeba ucywilizować, tak? Tak samo podszedł też i do Polaków, tylko niestety administracja Facebooka zapomniała, że Polacy nie są jakąś masą bez tożsamości, którą tak łatwo będzie można sobie ustawić wedle własnego światopoglądu, czego efektem jest dzisiejszy protest. Jest to protest Polaków, środowisk między innymi narodowych, ale także i środowisk wolnościowych, szerokiego gremium. Dlaczego? Dlatego, że cenzura ma to do siebie, że prędzej czy później dotknie każdego, że jest jak rewolucja, pochłania własne dzieci i tak jak wspomniał słusznie prezes Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, że dziś Facebook kontroluje lewica, tak? I blokuje polskich patriotów, ale kiedyś może być taka sytuacja, że sytuacja będzie odwrotna i to polscy patrioci będą u sterów i wtedy to samo i ciekawe, czy na przykład takie środowiska jak Komitet Obrony Demokracji, czy środowisko związane z Gazetą Wyborczą, czy wówczas będzie tak jak określa, że my lamentujemy z powodu kasowania profili, czy też oni będą podobnie lamentować, tak? Czyli dopiero będzie lament i wielki ajwaj. Tak, no, wielki ajwaj, tak, ale myślę, że sytuacja ciągle jakby nam sprzyja, bo na początku, jeszcze przed paroma miesiącami, mieliśmy taką sytuację, że praktycznie wszystkie profile, wszystkie witryny były pokasowane, poblokowane. W wyniku naszego protestu już teraz są pierwsze tego protestu efekty. Mamy odblokowaną stronę Marszu Niepodległości, ponad ćwierć miliona lajków, subskrybentów. Także widać, że warto działać oddolnie, nie warto się poddawać, bo to jest dowód na to, że my Polacy mamy realną szansę, jakby się to nie wydawało z początku, zwyciężyć z Facebookiem, tak? Bo w wyniku naszego nacisku pewne już jakieś efekty uzyskaliśmy. Ostatnie pytanie. Tutaj padały stwierdzenia, że ta akcja przeciwko środowiskom narodowym i przeciwko zwłaszcza Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości bardzo rozpropagowała paradoksalnie w tym roku ten marsz. Czy rzeczywiście tak jest i czy oczywiście zapraszamy wszystkich na Marsz Niepodległości na godzinę 14 w dniu 11 listopada do Warszawy. Natomiast czy czujecie większe rzeczywiście zainteresowanie niż w poprzednich latach? Jeszcze przed paroma miesiącami były pytania jakby takie ze strony też lewicy, która nie ukrywała pewnego jakby pozoru triumfu. Były pytania, czy jak my sobie poradzimy w zasadzie bez Facebooka, tak? Do tej pory się tam promowaliśmy, zbieraliśmy datki na niezbędne na organizację tego dużego przedsięwzięcia i jak my się z tego wygrzebiemy. No, na początku tutaj pan Kijowski dał troszeczkę mocy motoru tego napędowego, rozgrzewając atmosferę. Teraz pomógł nam jeszcze Facebook, który paradoksalnie nas cenzurując chciał jakby zminimalizować liczbę uczestników Marszu Niepodległości, a jednak z jakby naszych analiz przygotowań z zeszłych lat,
jednak spodziewamy się kolejnego rekordu liczebności tegorocznego Marszu Niepodległości i uważamy też z początku, kiedy nasze jeszcze profile były zbanowane, uważaliśmy, że Facebook jest na tyle, przepraszam, Marsz Niepodległości jest na tyle rozpromowaną marką, że każdy Polak będzie wiedział, że tego dnia tradycyjnie z Ronda Dmowskiego wyruszamy, natomiast te wydarzenia, które wywołały prawdziwą burzę też w mediach, tylko nam pomogą. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jeszcze raz spotykamy się 11 listopada o godzinie 14 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.